Wiesława Januszko. Pan Stanisław Zagorski. I pan Grzegorz Januszko. Proszę Państwa, ta sytuacja trudna, o której mówiłem, to mi się skojarzyło trochę z tym, co powiedział kiedyś dla nas w 2010 roku pan Michał Lorenz. My wtedy z Markiem pracowaliśmy w redakcji Wiadomości, kiedy nastał dzień 10 kwietnia 2010 roku i kiedy po katastrofie do materiałów ilustrujących to, co się działo, wykorzystywaliśmy ten motyw muzyczny z Różyczki. Poznała go wtedy cała Polska. To Michał Lorenz powiedział, że ma takie bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony jest bardzo, bardzo dumny i to wszystko pasuje i gra, tak po muzycznemu mówiąc, ale właśnie wolałby, żeby tej okazji nie było, żeby tej Różyczki nie trzeba było wykorzystywać. Marek Pyza napisał książkę wyjątkową. Mnie jest też trochę trudno o tym mówić, bo ja Marka bardzo dobrze znam, ale może łatwiej z tego powodu, że też wiem dużo o okolicznościach powstania tej książki. 10 kwietnia 2010 roku Marek Pyza był w Smoleńsku i czekał na tę delegację, na ten rządowy samolot z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i całą delegacją, która mu towarzyszyła. I może dwa słowa najpierw od niego, od autora, od tego człowieka, który przeprowadzał te wywiady. Jak pamięta 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku? Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolę sobie siedzieć. I na samym początku jeszcze serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Państwa od Ewy Błasik i od Janusza Walentynowicza, którzy nie mogli dzisiaj przyjechać. Pani Ewa jest w sanatorium, Janusz za granicą. Bardzo gorąco pozdrawiam, kłaniają się, przekazuję niniejszym, czego zostałem upoważniony. Mam nadzieję, że będą kolejne spotkania, na których również z nimi będziemy mogli się spotykać. 10 kwietnia to był, myślę, że dla wszystkich z nas tu zgromadzonych dzień, jeden z ważniejszych w życiu. Nie mówię oczywiście o naszych szanownych gościach, moich rozmówcach, bo chyba trudno nam sobie wyobrazić tak naprawdę, co oni przeżywali, co przeżywają do dziś, bo oni to noszą sobie, muszą się z tym mierzyć, muszą walczyć każdego dnia. Ale 10 kwietnia świat nam się zmienił, świat nam się zawalił na głowę, stała się rzecz, która nie powinna była się zdarzyć. Coś, co nie miało precedensu wcześniej w historii świata, można powiedzieć. Ja tamten dzień miałem spędzić jako reporter Wiadomości, który przygotowuje ważny materiał, wyjątkowy, bo 70. rocznica zbrodni katyńskiej i wielka, specjalna delegacja z panem prezydentem na czele, z wszystkimi dowódcami wojsk, z wieloma szefami instytucji państwowych, z ludźmi, którym zawdzięczamy naszą wolność. I okazało się, że my tej delegacji nie doczekamy. Ja wtedy byłem na cmentarzu w Katyniu. Przyjechałem tam jako jeden z ostatnich dziennikarzy. Krzątaliśmy się, rozmawialiśmy z rodzinami katyńskimi. W pewnym momencie na terenie memoriału zrobiło się jakieś poruszenie. Pojawiła się informacja, że coś się dzieje z samolotem. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, co się stało. Nie wiedzieliśmy, że doszło do katastrofy, do wypadku. Natomiast bardzo szybko wyruszyliśmy w drogę powrotną do Smoleńska. W trakcie tej drogi dowiadywaliśmy się razem z moimi współpracownikami o tym, co się wydarzyło. Dowiadywaliśmy się o tym z Polski, ponieważ tam na miejscu panował taki chaos. Trudno było się od kogokolwiek dowiedzieć. Nic nie wiedział. W momencie, w którym dotarliśmy już do Smoleńska, w okolice lotniska, wiedzieliśmy, że niestety nikt tej katastrofy nie przeżył. Jedna z najbardziej wyjmujących tego dnia, kiedy zaczęła krążyć wśród dziennikarzy lista pasażerów. Ona nie była dokładna, jak się później okazało, ale powiedzmy 90-90% zgadzała się mocno tragiczną później listą ofiar.
czytaliśmy tego jednego nazwiska. Nie wiedzieli, kto będzie na polityce. Nie było podawane w publicznej wiadomości, na jak wysokim szczeblu ta delegacja jest zorganizowana. Czy w każdym kolejnym nazwisku łapaliśmy się na głowy, łapaliśmy się na głowy, płynęły łzy, nie mogliśmy uwierzyć, bo co nazwisko, to ktoś wielki po prostu. I od tamtego dnia moje życie zawodowe w przeważającej mierze związało się ze Smoleńskiem, z próbą odsłaniania prawdy o tej katastrofie, z walką, tą straszną propagandą, którą sobie wiązłem na pół roku. I to, co to nas chciałbym szczególnie dziś zwrócić uwagę, to rola moich rozmówców, jaką oni odegrali w tym, abyśmy dzisiaj wiedzieli tyle, ile wiemy, bo bez nich byśmy tej wiedzy nie mieli. Ważnych jest bardzo dużo ludzi, jest zespół parlamentarny, są pełnomocnicy rodzin na czele z panem mecenasem Piotrem Pszczółkowskim, są eksperci, naukowcy, blogerzy również, mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy się zaangażowali, którzy bardzo często zostawili inne rzeczy, żeby poświęcić się Smoleńskowi, ale bez tych państwa byśmy nie byli tam, gdzie jesteśmy. Bez ich podpisu pod wnioskami do prokuratury byśmy nie wymusili na śledczych wielu czynności. Bardzo chciałbym, abyśmy o tym dobrze pamiętali, że ona w tej traumie, z którą żyją od lat, długo będą żyć, wykonali wielką pracę również dla nas, bo wiesz, Smoleńska taką pracę próbują wyżywać. Ludzie będziemy teraz może przywoływać, to wyjaśnianie Smoleńska jest po prostu, wyjaśnienie Smoleńska jest polską racją stanu. Ja nie mam wątpliwości, że bez wyjaśnienia okoliczności tej katastrofy, bez pociągnięcia do odpowiedzialności ludzi, którzy przyczynili się do jej zaistnienia, a później przyczynili się do tego, żeby prawdę o niej gdzieś chować, bez tego nie będziemy suwerennym, nie będziemy niezależnym państwem, nie będziemy mogli oczekiwać, aby traktowano nas podmiotowo. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim rozmówcom, tu dziś obecnym i tym, których z nami nie ma, za to, jak ta książka wygląda. Ja lekko protestuję, bardzo mocno przeciw stwierdzeniu, że napisałem tę książkę, bo oczywiście tak nie jest. Wszystko dzięki Państwu tak naprawdę. Państwa otwartości, Państwa decyzji. I jeżeli tak sobie myślę, że jeżeli w tak ważnej sprawie giną osoby, które są na czele instytucji państwa polskiego i w ten sposób funkcjonuje to państwo, to jak funkcjonuje ono w czasie podczas, jak funkcjonowałoby, takiej tragedii każdego z nas, każdego przeciętnego człowieka, takiej zwykłej w czasie wypadku autobusu, czy pociągu, czy jakiejkolwiek innej, bardziej masowej tragedii. To w ogóle nie ma struktur, nie ma procedur, nie ma osoby odpowiedzialnej. Każdy umywa ręce, nie ma w sumie nikogo. I dowiedziałam się, że w niedzielę rano, że ciała są, ofiar są przewożone do Moskwy, to nie mogłam zrozumieć, dlaczego do Moskwy, a nie do Polski. Dlaczego te ciała miały być do Moskwy, jakby jeszcze dalej na wschód? Przecież mamy uczelnie medyczne, które prowadzą kliniki medycyny sądowej. Mamy zaplecze. To nie było kilkaset osób, to nie było kilka tysięcy, to było kilkadziesiąt osób. Mogły równie dobrze zostać od razu przetransportowane do Polski. Pewne rzeczy tak oczywiście z perspektywy tych 5 lat są wytłumaczalne, to teraz rozumiem,
rozumiem, o co chodziło i dlaczego było właśnie tak, a nie inaczej. Natomiast wtedy wydawało mi się to zupełnie zaskakujące, tak samo jak zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że cała ta procedura, którą byliśmy poddani, w Moskwie, to nie jest żadna procedura, tylko jeden zwykły bałagan i to, co się tam dzieje, to się dzieje właściwie z przypadku. To jest, ja byłam tego nieświadoma. Ja byłam szkolona, że to wszystko jest poukładane, zaplanowane, uporządkowane. Jest to prawomocne, związane z prawem, że ci ludzie wiedzą, co robią, wiedzą, znają swoje kompetencje. To, że tak nie było, to mi się do tej pory powie nie mieści. Strasznie trudno jest mi się z tym pogodzić. Żal i ta gorycz w zasadzie przebija z każdego z tych sześciu wywiadów, z którymi tutaj mamy do czynienia. Podajecie Państwo różne motywacje, dlaczego te rozmowy powstały, dlaczego zdecydowaliście się Państwo porozmawiać z Markiem Bryzą. To jest chęć właśnie podzielenia się i jakby skomentowania tej niesprawiedliwości, która się dzieje przez ostatnie 5 lat. To również zachowanie pewnych obrazów, które się Państwu wydaje, że gdzieś tam w pamięci zostają, a one umykają. I tak z kronikarskiego obowiązku być może trzeba to po prostu na kartach zapisać. Pani Krystyno, jaki obraz męża Pani chciała pozostawić w tej książce? Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za Państwa obecność, że ciągle wspieracie nas. To jest bardzo ważne, że my nie jesteśmy sami. Obraz, no cóż, no trudno może życiorys mojego męża opowiadać, ponieważ służył 41 lat w Polsce. Służył też na różnych stanowiskach. Był pierwszym oficerem, który skończył Akademię Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. Pełnił stanowisko dowódcy powietrzno-desantowym w Krakowie 4 lata. To pod jego dowództwem jednostki weszły do NATO. Trzykrotnie był w Iraku. Pierwszy raz zastępcą dowódcy w 2003 roku. W 2004 roku Stany Zjednoczone poprosiły go, żeby został szefem szkolenia armii irackiej. I następny był dowódcą 7 zmiany w Iraku. Ostatnie lata, 2007-2010, był dowódcą operacyjnych sił zbrojnych i odpowiadał za wszystkie misje poza granicami kraju. Oprócz tych 2 lat był 16 razy w Iraku, odwiedzał swoich żołnierzy, 14 razy w Afganistanie i 4 razy w Czadzie. I to jego była ostatnia podróż. Jeszcze przed Wielkanocą pojechał z panem ministrem do Afganistanu przed Wielkanocą 2010 roku i o tą podróż bałam się z Turkami najbardziej. Tutaj mąż bardzo się ucieszył, które otrzymał zaproszenia od pana prezydenta Kaczyńskiego, bo nigdy nie był w Rosji i tak właśnie mówił, oto fajnie, na zakończenie swojej służby pojadę jeszcze oddać hołd tym żołnierzom, którzy zginęli 70 lat temu. Pamiętam ten dzień, miałam przyjechać do Warszawy, tutaj do niego. I córka zadzwoniła do mnie, mówiła, mamusiu, czy ty słyszałaś, coś się dzieje z samolotem prezydenckim? W ogóle nie dopuszczałam żadnej myśli, w ogóle. Powiedziała mi tak, nie martwcie córeczko, tatuś tyle latał, tak jak mówił nam, spędził 5000 godzin w samolotach, najczęściej na bojowo. I na pewno nic się nie stało. Przecież to był prezydencki samolot, to absolutnie. I nie docierały to do mnie, do myśli. Powiedziała mi, siedź w domu, nigdzie nie wyjeżdżaj, ja za chwileczkę tam do ciebie przyjadę. No i cóż, przyjechała. Otworzyliśmy telewizor, okazało się, że coś się dzieje. No proszę mi wierzyć, że ja długo, może nawet ze 2-3 miesiące nie docierało do mnie, to, co się stało. Ja tego w ogóle nie mogłam pojąć. Tym bardziej, że
miałam jeszcze telefon z dowództwa operacyjnego i powiedzieli mi, że generałowie polecieli innym samolotem, więc to też mnie troszeczkę tak uspokoiło. No i cóż, no, stało się tak, jak stało się. No ja z pewnymi rzeczami, proszę Państwa, nie mogę się pogodzić, bo proszę mi wierzyć, że obojętnie, czy to jest szeregowy, czy obojętnie jaki stopień, czy włącznie z generałem, oni mieli swoich przełożonych. I to pan prezydent wysłał takie pismo z prośbą do pana ministra obrony narodowej, żeby wojsko było reprezentowane. I obowiązkiem ministra obrony narodowej było napisać, że albo leci jeden generał, albo lecą innym środkiem, albo może różnym transportem. A pan minister obrony narodowej napisał: zgoda, proszę reprezentować. No więc ja cały czas się zastanawiam, dlaczego on napisał i wysłał wszystkich żołnierzy jednym samolotem. Wiecie, żołnierze, mój mąż tyle razy latał, no służył też na Golanie, no i nikt się nie zastanawiał, czym on leci. Wiem, co Polska mu zabezpieczyła, tak samo i każdy kolejny żołnierz. Czy ktoś się zastanawiał na przykład, że w 2003 roku wysłali naszych żołnierzy z takim, a nie innym sprzętem? I dowódcy też nie narzekali, bo Polska wysłała, no taki, jaki miała, więc dzisiaj mówienie, że to byli piloci winni, że generałowie, że był pijany. I najbardziej mnie boli, że po prostu ani minister obrony narodowej, ani zwierzchnik sił zbrojnych, no nie staje w obronie tych żołnierzy. Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Strasznie mnie to boli. Także dlatego właśnie między innymi, nie wiem, czy Państwo żeście też czytali, ale napisałam taki list otwarty. Tak, otwarty list. Tak wspomniałam jakby tak służbę mojego męża, a powiedziałam sobie, że między innymi tutaj też tak powstała ta książka, ta rozdział, żebyście Państwo wiedzieli więcej coś na temat żołnierzy, służby. I jak mówię, ja mogłabym dużo, dużo rzeczy opowiadać. Nie ukrywam, proszę Państwa, że jestem pierwszy raz w takiej roli, mimo tego, że jestem żoną żołnierza i generała, ale to jest moja pierwsza rola taka. Ale Zwick napisał, że ja też się wybieram. To było ostatnie zdanie jego pisma na tym dokumencie. No tylko, że za tym zdaniem nic nie poszło dalej. Proszę Państwa, ja chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo ja też się zastanawiałam. Po katastrofie kasy w 2008 roku chciałabym zapytać właśnie, znaczy zapytać, no to sobie głośno myślę i zadaję pytania. Jakie były przepisy, dlaczego minister obrony narodowej napisał zgoda? Przecież to było obowiązkiem jego, tak jak obowiązkiem mojego męża było przez 41 lat szkolić żołnierzy w jednostkach i dbać oni o bezpieczeństwo, tak obowiązkiem państwa było zadbać o bezpieczeństwo jego. Ja takie właśnie ciągle zadaję sobie pytania, dlaczego on napisał zgoda? On w ogóle nie dbał, proszę Państwa, o wojsko, w ogóle. Proszę sobie wyobrazić, że on jeszcze w 2009 roku, jak się okazało, tak jak ja tam napisałam, 6 miliardów. Nie, ja teraz kilka dni temu się dowiedziałam, że on oddał prawie 10 miliardów. Na orliki dla pana Tuska, przepraszam, ale brakowało mu na różne rzeczy, więc to jest osoba, która po prostu w ogóle nie dbała o wojsko. No. Ja jeszcze powiem jeszcze jedno. Pan Niesiołowski, on jest przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Czy Państwo żeście słyszeli, żeby on coś mądrego powiedział na temat wojska? No, no, ale to człowiek, który odpowiada za takie rzeczy, więc to są takie pytania. Jeszcze jest. Tak, jeszcze jest jedno pytanie. Jeśli byli faktycznie, bo niedoszkoleni, bo różne tam tego, przecież wojsko i generałowie pisali, zgłaszali takie sytuacje. Pan minister obrony narodowej dwóch generałów, nie będę mówiła tu nazwiskami, wyrzucił, może nie wyrzucił, ale odeszli. Dlaczego te osoby nie zostały przesłuchane? Przecież one 6 lat i one zostały nieprzesłuchane. Następna sprawa. Pan generał Majewski, który był
tyle lat na bardzo wysokich stanowiskach i ostatnio był asystentem szefa sztabu generalnego, odpowiadał za siły powietrzne. Przecież trzeba go zapytać, co się działo w tym wojsku. Przecież to on wysyłał różne kontrole, on oceniał, on przekazywał różne dla swoich przełożonych sytuacje. To dlaczego go się nie zapytamy? To są proste takie pytania. Nie, dano go jeszcze na wyższe stanowisko. 3 lata pełnił, przedłużono mu wiek. A teraz, nie wiem czy Państwo wiecie, ale pan Komorowski go jeszcze zrobił prezesem Agencji Kosmicznej i ma 400 milionów do wydania. Chyba, żeby przekazał jeszcze pieniążki może dla Fundacji pana prezydenta Komorowskiego. To jest po prostu się w głowie nie mieści, co? No więc może byłoby dyskutować. Dlaczego takie rzeczy się postawiła pana Majskiego na szefa, żeby co, przykrył może swoje błędy i na pewno ministra obrony narodowej Bogdana Klika. Ja myślę, że to tylko kwestia czasu, to Państwo się też dowiecie, co ewentualnie było. Więc skoro już mi umyka i umknęła taka, którą powinienem był Państwu przerwać na początku, że to nie jest to książka wspominkowa, choć ma pod tytuł Zwierzenia rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, to Państwo są poza prokuratorami i pełnomocnikami osobami najlepiej znającymi materiał dowodowy. Wszystkie dokumenty, jakie zostały przez te 5 lat zebrane. Będę mówił w takim razie głośniej. Zwracam uwagę, że Państwo są osobami najlepiej znającymi materiał dowodowy. Jedni z nielicznych w Polsce. To ta książka jest również podsumowanie dotychczasowego stanu naszej wiedzy i naszej niewiedzy. Tej gigantycznej skali manipulacji. To chciałbym bardzo zwrócić uwagę, bo myślę, że to jest ważne. Zwłaszcza również dla pana Stanisława Zagrodzkiego. Duża część naszej rozmowy dotyczy właśnie wielu nieprawidłowości, z którymi Państwo muszą się od 5,5 lat borykać. Pan Stanisławie je śledzi bardzo pieczołowicie. Proszę Państwa, no, przypomnę smutna rola niestety w ramach rodziny, której nie katastrofy w ogóle się nawet nie spodziewałem, tak? Znaczy spodziewałem się tylko, że spotkamy się ponownie całą rodziną na kolejnym pogrzebie, tak? Jak to często bywa, zjedzie się rodzina z całej Polski. Nigdy nie przypuszczałem, że jadąc do Moskwy będę jak gdyby stygmatyzowany tym, co tam widziałem i tym, co zobaczyłem, tym, co mi obiecywano i tym, co później próbowałem zrealizować dla rodziny, tak? Szczególnie dla mamy, która no, straciła ostatnią córkę i została już jeszcze praktycznie sama. Są jeszcze 2 wnuczki. Także dla mnie jest dosyć trudne rozmawianie tutaj o niuansach. Tak szczerze, powrót z Moskwy odbił się dla mnie dość mocno. To znaczy sama identyfikacja ciała, późniejsze zmagania. Próbowałem, że tak powiem, do września, tak mniej więcej między czerwcem a wrześniem, zaspokoić rodzinę i oczekiwania, a jednocześnie samemu niespecjalnie próbować głęboko się angażować. Niestety życie pokazało, że nic z obietnic, które nam składano w Moskwie i które później władze nam obiecywały za pomocą mediów przeróżniejszych, nie miało mocy sprawczej. Choćby na przykład fakt, iż pogrzeby odbywały się, mimo że identyfikacja genetyczna nie była w komplecie skończona. Mogę tylko powiedzieć, że zbiorczy protokół identyfikacji genetycznej został sporządzony 28, a podpisany bodajże 30 kwietnia. A do Polski trafił gdzieś w okolicach między 10 a 15, jak nie pamięć, nie wiem, w każdym razie jest to spory odcinek. A pamiętam, jak umawialiśmy się z panią Kopacz, że z chwilą, kiedy przyjadą ostatnie ciała,
wszyscy dostaniemy potwierdzenie identyfikacji genetycznej ciała. Tak się niestety nie stało. Niewyjaśniona jest też rola trójki genetyków, z którymi miałem możliwość przyjemność rozmawiania. Oni mówili, że oni tylko gdyby nadzorują z daleka i sprawdzają, jakie są procedury rosyjskie. Natomiast próżno szukać jakiegokolwiek sprawozdania z działalności w Moskwie. Może jeszcze lekarze jakiś protokół napisali, o tyle o kwestii nadzoru prób genetycznych trudno tutaj szukać. No i wątpliwie to spowodowało, że w pewnym momencie jakby zwierzenia innych członków rodzin, w których bardzo często pewne doświadczenia się zaczęły pokrywać, obserwacje również się zaczęły pokrywać, spowodowały, że wystąpiłem w roli takiego świadectwa prawdy i otworzyłem, że tak powiem, otworzyłem blog na Salonie 24 i tam napisałem po raz pierwszy, które elementy się pokrywają podczas wizyty w Moskwie, a które nie i jak to mniej więcej wyglądało. I od tego momentu tak naprawdę zaczęła się taka wymiana zdań, dokładne obserwowanie, co tak naprawdę się działo. No i niestety to było to smoleńskie, że tak powiem, coraz bardziej człowiek tam ciągało. Coraz bardziej człowiek był zaniepokojony tym, czy rzeczywiście wykonał swoją pracę poprawnie w Moskwie, czy rzeczywiście wszystko, co było możliwe, zostało zabezpieczone. I czy to śledztwo ma jakiekolwiek znamiona śledztwa, czy raczej napactwa. Dla mnie było wydarzające. Rozmawiałem z prokuratorami i tłumaczyłem im, że posiadam rzeczy EWU, które były bezpośrednio przywiezione z prosektorium do Polski. Mam dokumenty, których prokuratura nie posiada. Prokuratorzy nigdy nie wyrazili zainteresowania, powiedzieli, że oni wszystko mają i to jest im do niczego niepotrzebne. Jak Państwo wiecie, okazało się, że rzecz, którą przywiozłem, zapoczątkowała taką falę sprawdzania, że tak powiem, w kierunku materiałów wybuchowych. No bo jedni twierdzili, że wybuch był, drugi, że nie. Efekty były takie, że bardzo ciężko było w ogóle znaleźć najpierw laboratorium, które chciało to wykonać, ponieważ naukowcy ze zespołu parlamentarnego bardzo często na Salonie 24 funkcjonowali i wówczas jak dostaliśmy się zapoznali osobiście, zaproponowałem, żeby znaleźć może w Stanach Zjednoczonych możliwość przebadania tego materiał, żeby w końcu raz na zawsze przeciąć kartę spekulacji, czy ten materiał wybuchowy był użyty, czy nie. Jest to jedyna szansa. No i oni się na to zgodzili. I tu się zaczęła znowu wielopiętrowa, że tak powiem, organizacja przewozu tego materiału, wstępnych badań, a później szukanie laboratorium, które będzie w stanie wykonać coraz dokładniejsze badania z większą pewnością wyników. Wielokrotnie byłem zarzucany, że manipuluję wynikami, że nie chcę podać, jaka ta uczelnia robiła. Do dnia dzisiejszego, powiem Państwu, osobiście nie znam osoby, została ona wyczerpana w materiale, w którym widziałem, nazwisko oraz uczelnia, bo to był warunek podjęcia się pracy, tak? Wielokrotnie, kiedy że ktoś słyszał, że materiał pochodzi ze Smoleńska, wielokrotnie zamykano drzwi, albo trwające już rozmowy były zrywane. Stąd ten naukowiec zarzucił sobie pełnej anonimowości, nie chciał mieć przykrości tu z Polski, ani w Stanach Zjednoczonych, ponieważ służby federalne bardzo niechętnie przyglądały się wędrówce tego materiału po laboratoriach i próby wyszukania laboratorium, które się tym materiałem zajmuje. Jak wiecie Państwo,
laboratorium potwierdziło z całą pewnością obecność na ubraniu mojej kuzynki dwóch mikrotoluenu, bądź to pozostałości rozkładowej, niepełnego rozkładu, bądź to jednej z substancji do budowy trofionu, w zależności, w którą stronę syntezy się to sprawdzi. I wówczas zrozumiałem, że ta sprawa, którą prokuratura prowadzi, jest zupełnie nieprawidłowym kierunku. Długi czas miałem możliwości dostępu do materiału zgromadzonego przez prokuraturę dowodową. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że na zespole parlamentarnym mogłem porozmawiać z panem mecenasem Piotrem Szczółkowskim, którym jestem głęboko wdzięczny, udało się znaleźć dojście do gromadzonego materiału kancelarii jawnej w taki sposób, żeby ten materiał był możliwy do przeczytania. Chcę Państwu tylko nadmienić, że obecnie tylko i wyłącznie kancelaria jawna posiada to ponad 120 tysięcy kart zgromadzonych materiałów. Myślę, że to nie jest koniec tego, co jest zgromadzone. Natomiast nikt z nas, również mecenas reprezentujący nasze rodziny, nie jest w stanie powiedzieć, co zawiera kancelaria tajna. Systematycznie odmawia nam się dostępu do rzeczowych materiałów dowodowych, czyli oddaje nam się opinię bez materiału źródłowego. To dotyczy na przykład danych dotyczących odczytu skrzynek, czyli żywego zczytania skrzynek. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, co słyszą inni, ponieważ nie posiadamy dojścia do tego materiału. I tak konsekwentnie prokuratura robi wszystko, żebyśmy przestali wierzyć w to, że ma ona dobre intencje i że z natury rzeczy prokuratura chce reprezentować pokrzywdzonych w tym śledztwie, tak? W związku z tym coraz bardziej człowiek jest pochłonięty czytaniem tych akt i próby dotarcia do ludzi, którzy chcieliby się pochylić, do grona naukowców, którzy chcieliby wesprzeć nasze działanie w zakresie analiz, tak? Tego materiału, który jest. Niewątpliwie naprawdę muszę Państwu uwierzyć, ogrom materiału jest tak wielki, że ja w pewnym momencie nie byłem w stanie samodzielnie tego materiału ani odsiewać, co jest materiałem rzeczowym, a co jest tylko, że tak powiem, linią boczną przyjętą przez śledczych, ani nie byłem w stanie samodzielnie analizować wszystkich opinii. Trzeba było szukać ludzi dobrych i wolnych, do tego, żeby chcieli zgodnie ze swoim kierunkiem, wykształceniem analizować ten materiał, który jest zgromadzony przez prokuraturę. Jest to niestety niezmiernie trudna praca, ponieważ chętnych, jak ja to mówię, tak jak tu Państwo genialnie przyszliście posłuchać nas, tak chętnych do tytanicznej pracy, takiej jak na przykład zrobił profesor Szymański ze świętej pamięci profesor Kreną, i ku prawdzie powiem jeszcze, pracował przy tym również trzeci naukowiec, który z racji przykrości, których już doznał, stykając się ze sprawą smoleńską w pracy, nie chciał ujawniać się na razie dotychczas przy tym działaniu. W związku z tym takich ludzi mogę policzyć tylko na palcach jednej ręki. Tylu naukowców wyraziło chęć rzeczowej do pochylenia się nad materiałem dowodowym zgromadzonym przez prokuraturę. Sprawa jest niezwykle ciężka. Organizacja przepływu materiałów, selekcji materiałów, tak żeby one trafiały do tych ludzi, czasami nawet wielogodzinnych sporów na temat opinii, które naukowcy wyrażali, czy pokazywanie im
różnych innych elementów związanych z tą katastrofą, to są naprawdę gigantyczne ilości godzin spędzonych czasu czytania, analiz. No i z przykrością muszę powiedzieć, niestety samokształcenia, to znaczy musiałem niestety nadrabiać zaległości z kilku dziedzin, tak aby możliwe stało się zrozumienie tego, co próbuje się przemycić przez te opinie. Dziękuję. Jest kuzynem świętej pamięci pani Ewy Wąchowskiej. Są z nami też państwo Izabela i Grzegorz Januszkowie, rodzice najmłodszej ofiary katastrofy smoleńskiej, Natalii Januszkowskiej-Wardesy. Ta rozmowa z państwem to jest rozmowa między innymi na przykład o procedurach, bo pani także była z Wardesy i wie, jak to wszystko mogło wyglądać od środka, tak jak wyglądało latanie. Zresztą ten rozdział jest zatytułowany Zabrała ją miłość do latania. Panie Cebro, była tutaj mowa o tym stanie naszej wiedzy i niewiedzy. W pani ocenie te 5 lat to jest więcej wiedzy czy niewiedzy na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej? Dobry wieczór państwu. Ja tylko chciałam na wstępie powiedzieć, że jak zadzwonił pani Marek z pytaniem i prośbą, czy chciałabym uczestniczyć w takim projekcie wywiadów z nami, to pomyślałam sobie, że cóż ja mogę powiedzieć o 22-letniej młodej kobiecie, w zasadzie dziewczynce, dziecku. Takie piękne wokoło życiorysy, takie tyle osób zginęło. Te życiorysy, każda z tych innych osób zasługuje na osobną książkę. Można by było opisać dokonania historyczne. To są osoby, które, tak jak generałowie, zasłużyli się pięknymi kartami dla Polski, dla wojska. I każda z tych osób to jest piękny życiorys. Natomiast cóż powiedzieć przy 22-letniej dziewczynce, która w zasadzie zaczynała życie i mogę jedynie, mogłabym powiedzieć jedynie o marzeniach, które miała i o planach, które miała. Jedynym takim wielkim marzeniem i planami, które się ziściło, to było właśnie ta chęć, ta miłość do latania. No i niestety to ją zabiło. Ale w końcu pomyślałam, że rzeczywiście historia mojej córki jest bardzo krótka. Studia i wielkie marzenia na temat tego, co chciałaby robić, oczywiście, tak jak każdy młody człowiek. Ale pomyślałam, że ta rozmowa może pozwoli nam powiedzieć, jak bardzo jesteśmy, jak nie ma przyzwolenia naszego na prowadzenie tego typu śledztwa. Nie jesteśmy naukowcami. Zetknęliśmy się z katastrofą, tak jak każdy z nas zetknąłby się. Jesteśmy laikami, nie jesteśmy matematykami, nie jesteśmy lekarzami, nie znamy się na to. Natomiast ogrom tej tragedii, tej informacji, która zaczęła się pojawiać, to zaczęła wzbudzać nasze zaniepokojenie i szczególnie takie właśnie stanowisko, czy to prokuratury, czy potem po tych paru miesiącach, kiedy ten najgorszy taki szok opadł, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to wszystko możliwe jest. I ten przekaz, który do nas płynął z zewnątrz, zupełnie nie odpowiadał tej rzeczywistości, tego, co się wydarzyło. Jak to możliwe, że tak wielki samolot rozpadł się na tyle tysięcy części. Wsiadałam wiele razy, wbiegałam do samolotu po schodach i przecież pamiętam, jak te samoloty wyglądają, jak są wielkie. Jak możliwe, żeby na 8 metrach z góry, żeby ten samolot spadł i rozpadł się po prostu na drobny mak. Że z ciał nie zostało nic, że jest to po prostu niemożliwe. I stąd się wzięło nasz udział po prostu w dociekaniu tego, co się stało, czyli po prostu śledzeniu akt śledztwa, chociaż z wieloma z nich to nawet trudno się do nich odnieść, bo to są w większości dokumenty przywiezione z Rosji. I nie ma pewności, że żaden z nich, że te dokumenty są prawdziwe. Nasza prokuratura ma wrażenie, że wróży z fusów, bo nie ma wraku, nie ma skrzynek,
nie ma ekspertyz, nie ma sekcji zwłok. To jest po prostu tak jakby przyjść do jakiegoś, nie wiem, czarnowidza i poprosić, żeby coś się dowiedział. Po drugie powiem Państwu, że z opowiadań mojej córki pamiętam, że piloci, którzy latali w spec-pułku, całe załogi, to nie tylko piloci, to mechanicy, nawigatorzy, bo to są samoloty, gdzie latają jeszcze nawigatorzy i mechanicy, dlatego że takie stare samoloty na lotniskach międzynarodowych inne obsługa tych lotnisk nie potrafi obsłużyć tych samolotów. Potrzeba, żeby leciał mechanik, który będzie wiedział, jak dotankować ten samolot, nawigator. I te całe załogi to naprawdę to była mała grupa pilotów, mechaników, nawigatorów, więc oni się bardzo dobrze znali. Teoria, która się pojawiła zaraz po katastrofie, że prezydent był zdenerwowany, bo leciał, przepraszam, piloci byli zdenerwowani, bo leciał oczywiście z nimi pan prezydent, i że to był stres, no to wyssane z palca. Prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński preferował latanie Tupolewem i w związku z tym ta załoga latała z nim już przecież 4 lata. Więc trudno tu powiedzieć, żeby załoga była zestresowana, bo leci prezydent, bo oni przecież parę razy w tygodniu latali z tym samym prezydentem, a pilotów było paru, którzy pilotowali te samoloty. Powiem Państwu tak, no to naprawdę nie byli piloci, którzy nie byli niedouczeni, czy że byli samobójcami. To byli odważni, dzielni i mądrzy naprawdę chłopcy, którzy nigdy nie naraziliby nikogo, a tym bardziej siebie, bo mieli przecież młode żony, małe dzieci, nie naraziliby siebie przy okazji na tego typu niebezpieczeństwo. I w zasadzie ten wywiad z Markiem to jest po prostu potwierdzenie tego, że będziemy walczyć jak długo będzie potrzeba. Czas już nie ma dla nas znaczenia w tej chwili. 5 lat minęło nie wiadomo kiedy i będziemy dociekać cały czas tego, co się wydarzyło. Mamy mecenasa, który wykonuje wręcz benedyktyńską pracę, jeśli chodzi o czytanie tych wszystkich dokumentów. Składamy oczywiście w prokuraturze różnego rodzaju wnioski o dodatkowe przesłuchania, są to wnioski o dodatkowe ekspertyzy. Niestety większość tych wniosków pozostaje bez odzewu. Albo w ogóle nikt nic na to nie odpowiada, albo po prostu te wnioski są odrzucane. Ale próbujemy, nie zrażamy się, wszystko jest w dokumentacji, więc po prostu będziemy cierpliwie czekać na to, żeby można było dowiedzieć się, jakie były przyczyny tej katastrofy. Jest, no, raczej wskazuje na to, że tak się nie stało. Bezpośredni następcy katastrofy, dowódcy, którzy powinni bronić swoich podwładnych, ich kompetencje podważali. Pozorowanie śledztwa, najpierw w ekspresowym terminie były informacje o tym, jak to się wydarzyło, a później raport, w wielu częściach de facto wersja raportu MAK na zasadzie kopiuj, wypij, wklej. Do tego się doszedł kurs pseudoekspertów, jeszcze chodzi o autorytetów, gruntownych celebrytów, wyśmiewających kogokolwiek pod głową miłości. Ale drugą stroną tego to nie jest całe państwo, bo jest jeszcze ogromna grupa ludzi, która się oparła tej propagandzie. Oczywiście dla rodzin jest to powinność, ale też naukowcy w Polsce, którzy zamiast otrzymać pomoc, byli szykanowani przez swoje uczelnie. Naukowcy z zagranicy, nie tylko polonijni, ale naukowcy z zagranicy, na których były wysyłane donosy i to nazywanie nieukami przez osoby z najbliższego otoczenia premiera, które jak mało, i te osoby jak mało kto na taki epitet zasługują. Była też grupa dziennikarzy, taki jak autor książki, pan redaktor Marek Pyza, polityków, ten zespół parlamentarnych, działaczy społecznych, duchownych i wielu innych wspaniałych ludzi, którzy nas wspierają. Nie chcę się tego rozwodzić, na koniec chciałem wyrazić nadzieję, że
nie przyjdzie nam czekać za 5 lat na następną książkę. Może takie roboty, buty, podkopana praca, które prawdziwe przyczyny sprawiedliwe zostaną odpłynione. A chciałem jeszcze powitać, o czym powiedzieliśmy, bo są z nami również inne rodziny. Andrzeja Melaka, już mieliśmy przesłuchę. Widziałem panią Magdalenę Mertę. Nie ma. Nie ma. Musiała pójść. Gdzie pan Jacek Morzewskiego również? Może ktoś mi nie wpadł jeszcze w oko, to... O! I pan Jerzy Małko. Proszę Państwa, ja sobie pozwolę przeczytać teraz takie krótkie słowo od pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego. Drogie rodziny smoleńskie, szanowne panie, szanowni panowie, z wielką niecierpliwością i wzruszeniem oczekiwałem dnia promocji książki pana redaktora Marka Pyzy pod tytułem Pogrzebana Prawda. Miałem nadzieję, że będę dziś wspólnie z państwem, twórcami tego wyjątkowego, osobistego zapisu faktów i głębokich emocji. Jednak ruchomy kalendarz wyborczy, w którym pojawiła się wizyta pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w Łodzi, w moim okręgu wyborczym, zmodyfikowała wcześniejsze plany. Pozwólcie państwo, że chociaż tą drogą przekażę wszystkim rodzinom wyrazy podziękowania i szacunku za ponad 5 lat wspólnych zmagań w dochodzeniu do prawdy. Dziękuję za waszą obecność w prokuraturze wojskowej, w sądach, na naszych spotkaniach roboczych. Pragnę podziękować panu Markowi Pydzie, dziennikarzowi, którego rzetelność dziennikarska i odwaga zawodowa wyróżniają w jego środowisku. Chylę czoła przed państwa determinacją i godnością, dzięki której prawda, którą starano się ukryć w zalutowanych trumnach, nie zostanie pogrzebana. Warszawa, dnia 14 października 2015 roku, Piotr Pszczółkowski. Panie Zuzanno, pytanie do pani. Ta pogrzebana prawda, czy to jest... ten tytuł brzmi rzeczywiście bardzo jednoznacznie. Pani w tym wywiadzie mówi, że jeżeli widzi zadanie przed sobą, to jest osobą bardzo zdeterminowaną, niezłomną wręcz. Jakie zadanie pani widzi dla siebie, dla nas wszystkich na najbliższy lata, na najbliższy czas w związku z tą katastrofą? Ewidentnie przyjęliśmy na siebie pewną misję i tak mi się wydaje, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani, sami chyba siebie zobowiązaliśmy, żeby pewne rzeczy robić również w imieniu tych osób, które nie robią, tych rodzin, które nie dociekają, które zadowoliły się oficjalnymi komunikatami. Bo każdy robi to, na co go stać. Być może ich nie stać, być może im jest trudniej, być może mają inne cechy charakteru, być może inaczej postrzegają rzeczywistość, ale jestem przekonana, że oni także chcieliby dociec tego, co się stało 10 kwietnia 2010 roku, a ja bym chciała również dociec, dlaczego zafundowano nam coś takiego jak parodię śledztwa, bo to też jest w pewnym sensie rzecz kardynalna, jest ogromnie ważna. Ta tragedia, która się wydarzyła i również to śledztwo, które jest tragedią śledztwa, tragedią narodu polskiego, bo wszem i wobec całego świata pokazuje, jak nasze państwo jest słabe, jak struktury tego państwa nie funkcjonują. To jest też szczególnie znamienne, spotykamy się w dniu, kiedy wczoraj rząd holenderski ogłosił wyniki swojego dochodzenia w sprawie samolotu, który, jak wiemy, został rozbity na terenie południowo-wschodniej Ukrainy. Waga tej tragedii, waga nieludzka, bo ludzka waga to jest taka sama, ale waga międzynarodowa, waga polityczna jest o wiele, wiele mniejsza niż tego, co się stało w Smoleńsku. Konsekwencje polityczne są znacznie mniejsze, niemniej jednak
to, co się stało w Smoleńsku, jest tak strasznie zaniedbane, zwłaszcza teraz, kiedy holendrzy zakończyli swoje śledztwo, to aż żal w ogóle o tym mówić, aż wstyd. Czytam, że osoby prowadzące śledztwo spotkały się najpierw z rodzinami w Holandii, a potem dopiero ogłosiły publiczne wyniki swojego dochodzenia, to myślę sobie, Boże, jaka przepaść cywilizacyjna. U nas najpierw się robi publicznie, ogłasza się pewne rzeczy w mediach, a z nami się nikt nie spotyka, nie przekazuje żadnych informacji. Też powiem Państwu, że jak czytałam komentarz, to bodajże rosyjski minister, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wypowiadał się na temat, a właściwie zrecenzował negatywnie to śledztwo, przedstawił opinię Rosji w stosunku do holenderskiego dochodzenia. To jest tak, jak my moglibyśmy dokładnie ten sam tekst, słowo w słowo zacytować Rosjanom. Dokładnie tak samo moglibyśmy im to samo powiedzieć. I w odróżnieniu od zarzutów stawianych Holendrom, my byśmy mieli niestety 100% rację. Dlatego, że wydaje mi się, tak jak patrzy się wstecz, jak się patrzy na procesy polityczne, które w Polsce były prowadzone sprzed kilkudziesięciu lat, to tak to wygląda, jakby prowadzone śledztwo było pod założoną tezę. Czyli całe działania prokuratury mają udowodnić założoną odgórnie tezę, a to, co przeszkadza, jest nie brane pod uwagę albo nawet niszczone. No my ewidentnie w tym momencie przeszkadzamy. Przeszkadzamy w udowadnianiu tej tezy, czyli uwiarygodnianiu tej tezy, bo to nawet trudno mówić o dowodach. Niemniej jednak ja chciałabym, żeby moje dzieci żyły w państwie prawa. I dla tych dzieci i dla następnych pokoleń wydaje mi się, że musimy o to zabiegać. I w tym momencie to jest taka sytuacja, która nas stanowi jak taki imperatyw moralny. My po prostu nie mamy innego wyjścia, bo jeżeli my o to nie będziemy walczyć, to już nikt się za to nie weźmie. A przyzwolenie na nieukaranie zbrodni generuje tylko zbrodnie kolejne. To jest, myślę, takie zdanie, które nas zobowiązuje i będzie zobowiązywało na następne lata. Lata, kolejne miesiące, to jest też pytanie do wszystkich Państwa. Czy jesteśmy w momencie, czy tuż u progu jakiejś wielkiej zmiany politycznej, no bo wiadomo, że polityka rządzi w dużej mierze tym śledztwem, że zrobi się taki klimat w Polsce, że będziemy mogli liczyć na szybsze dojście do prawdy, czy dojście do prawdy po prostu, panie generał. Proszę Państwa, jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. W Polsku jest tak, że każdy żołnierz, który pełni dowódcze stanowiska, gratuluję przynajmniej, każdy poniedziałek składał medulę dla swojego żołnierza. Ja to widziałam przez 41 lat w domu, jak mój mąż składał każdy poniedziałek medulę, co się dzieje w wojsku, jaka jest sytuacja, a jak zginął żołnierz, czy był wypadek, widziałam, jak on się strasznie tłumaczył z tego, czy on zrobił wszystko jako dowódca. Tak było też przez ostatnie 3 lata, jak mąż był dowódcą operacyjny Sił Zbrojnych. Każdy atak, każdy wypadek, obojętnie czy to była godzina pierwsza w nocy czy trzecia, było zgłaszane dla mojego męża, dla dowódcy. A już nie daj Boże, jak ktoś zginął, czy był ciężko ranny, to oczywiście trzeba było wszystko organizować. Przez 3 lata żyłam
wiem, ile to było, no, strasznie nawet i płakałam bardzo często. I teraz się okazuje, że ginie mój mąż. Ja po 3 latach, oczywiście osobiście, bo nikt mi nie złożył takiej propozycji, że proszę bardzo, niech pani przyjedzie, poczyta, niech pani się dowie coś na temat. Nie. To my z córkami codziennie, co tydzień, co pół roku dzwoniliśmy, żebyśmy się dowiedzieli, w jakim stanie znaleźli mojego męża. No więc żeśmy się dowiedzieli, że znaleźli go w 3 workach, proszę Państwu. Jeden worek został pochowany na Powązkach, jeden nie wiadomo w ogóle, gdzie jest, a jeden jest pod znakiem zapytania, czy może jest na Salwatorze w Krakowie, tam gdzie jest pochowany. To Państwa mnie bardzo boli. Bardzo. Ja tego nie mogę przegałować. W ogóle nie mogę dojść do siebie, że co oni zrobili z nim. I powiem Państwu jeszcze jedno zdanie. Spotykamy się bardzo często w Krakowie na różnych spotkaniach, jednostkach, na układkach z panem ministrem obrony narodowej. Myślicie Państwo, że on do mnie przyszedł, powiedział: Krystyna, może to, może trzymaj się, może dzień dobry, na okładkach, już w 2010 roku. Nie. On na rocznicę mi pogratulował miejsca na cmentarzu. Proszę Państwa, ja jak jechałam na rocznicę do Smoleńska, nie muszę Państwu w ogóle mówić, co ja przeżyłam. Pomyślałam sobie, w jakim celu ja tam jadę. Przecież 5 maja miał go pan prezydent pożegnać, żeby już miał iść na emeryturę. Tak szczerze mówiąc, to został też tylko na prośbę pana ministra Klicha. Tam Państwo przeczytacie w książce dokładnie dlaczego, co i jak, dlaczego tak było. I cóż, no i pojechałam do tego Smoleńska, wróciłam. Były wszystkie uroczystości na 2 dzień. Wychodzimy z archikatedry tu w Warszawie, a on do mnie podchodzi i mówi tak: przepraszam bardzo, wie pani co, była piękna pogoda, poszedłem sobie z żoną na spacer na Salwator i chciałam pani powiedzieć, że generał Kwiatkowski ma bardzo ładne miejsce, ogląda cały Kraków z góry. Proszę Państwa, no ja po prostu nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. No jak taki człowiek jeszcze teraz się ubiega o senatora? No przecież to jest dla mnie, no jest, nie mam słów po prostu na takiego człowieka. No więc, no cóż więcej mówić o takich ludziach? Ja nic nie chcę, ja tylko chcę wiedzieć, gdzie jest mój mąż, co się stało. Pytanie na przykład mam, bo jak samolot się przewrócił, to dlaczego nie był na 20 metrach, tylko jest w 8 sektorach? Dlaczego tak się stało? Są takie podstawowe pytania i nikt mi tego nie chce odpowiedzieć, nikt nie chce zabrać głosu i powiedzieć. Oczywiście napisaliśmy prośbę, gdzie jest nasz tata, gdzie jest tego, no to prokuratura powiedziała, że czekamy. Z Rosji czekamy. I to najbardziej boli, bo jakby się przyznali, że są popełnili błędy, że nie zrobili nic, to wie pani co, że Państwo, może bym tego odpuściła od tego, ale widziałam całą tą pracę, tak jak mówiłam, przez 41 lat. Widziałam, jak on się tłumaczył z wszystkiego, a ja dzisiaj nie wiem, gdzie on jest. Dziękuję Państwu. Pytania będzie chodziło, żeby z Państwem porozmawiać. Pan Andrzej Malak, teraz kilka słów. Prosimy bardzo. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem tych, którzy nie poddali się narracji rządowej, którzy od początku nie wierzyli w to, że to był wypadek i że to był dziwny zbieg okoliczności, było wypełnienie woli i testamentu naszych braci, mężów, sióstr. No i więc mam ten zaszczyt, że przez 40 lat zajmowałem się sprawą Katynia i zbrodni dokonanej przez Sowietów na polskich Niemcach. I śledząc cynizm i to, co Rosjanie robili z tym śledztwem, a potwierdzały rządy PRL-u,
to widać jak na dłoni, że kłamstwo 50 lat trwające, a dzisiaj także trwające Kapińskie jest tak samo prowadzone śledztwo smoleńskie. Tu mówiono o przyczynach katastrofy. Jak on jest prowadzony? Powiem dwa fakty. Proszę Państwa, od czasu 10 kwietnia 2010 roku zdarzyło się 5 wypadków lotniczych na terenie Rosji z udziałem podobnych samolotów. Te samoloty lądowały jeden bez kawałka skrzydła, jeden wywrócił się do góry kołami na tak zwanych plecach, jeden wyciął 300 metrów lasu, rozpadł się na trzy kawałki, czy wielkie odcinki. Wszystkie osoby z tych samolotów ocalały i żyją. Ten samolot, spadając z 5 czy 10 czy 15 metrów, mający 10 ton paliwa, ważący prawie 100 ton, nie zrobił najmniejszego krateru. Kto ogląda historię, ten wie, że samolot myśliwski, wpadając w jakiś grząski teren, prawie cały się tam rozbija, kilka metrów jest pod ziemią. Rosjanie i Polacy, bo tu trzeba powiedzieć, że Polacy są winni temu, że nie mamy tego śledztwa. Identycznie potraktowali zbrodniarzy katyńskich, jak tych zbrodniarzy, którzy nadzorowali i pilnowali i zabezpieczali spokojny lot polskiego samolotu. Generał Janicki został odznaczony na wyższy stopień oficerski. Naczelny łańcuch w Moskwie. Pani Ewa Kopacz została marszałkiem Sejmu, a później premierem Rzeczypospolitej. Kłamie jak stąd. Generał Bielawy został awansowany na stopień generała, a pan odpowiedzialny za przygotowanie lotu, szef kancelarii pana premiera Tuska, Tomasz, jak się nazywa, Arabski, poszedł w ambasadora. Zbrodniarze rosyjscy, którzy mordowali polskich oficerów, dostawali nagrody w postaci 800 rubli, nagrody w postaci wyjazdu na wczasy i dostawali wyższe stopnie oficerskie. Tu, w Polsce, nikt nie jest za nic odpowiedzialny. Katastrofa smoleńska, ta zbrodnia została oceniona, jakby komuś ukradziono 5 kur z kurnika lub rower z piwnicy. I to jest to, co powoduje we mnie i w innych zdeterminowanych rodzinach to, że nie odpuścimy, że ci, którzy byli winni, nie unikną kary, że będą nie tylko pod pręgierzem publicznym i wyroku historyków, ale myślę, że dosięgnie ich surowa ręka sprawiedliwości przez duże S. Nie tylko teraz jest, która broni bandytów, złodziejów, aperzystów, a każe tego, kto ukradł batonik, bombę, ciosem, ten masła z głowy. Tak dalej być nie może. Od mojego męża to wymagano, żeby skończył jedno uczelnię, bo między innymi Wyższą Szkołę Wojsk Mechanizowanych, Akademię Sztabu Generalnego, Akademię Dowodzenia Bundeswehry, wiele kursów, a pan generał Janicki nie miał nawet magistra. Więc to też, jak to wygląda wobec żołnierzy? To jest niesamowite, co się dzieje w tym naszym kraju. No. I pan Komorowski, który tyle lat był w wojsku, przecież był ministrem obrony narodowej, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, i on daje dla osoby, które nie ma nawet magistra generała. To świadczy o tym, jaki mamy kraj, kto tu nam rządzi. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, w tym momencie pożegnamy Panią Zuzannę Kurtykę. Dziękuję serdecznie za... To, co rodziny widzą, to jest to kompletne niezrozumienie tego, co z nimi robi państwo i co robi z tą katastrofą. A wytłumaczenie jest proste, ale trudne do przyjęcia. Tak się zachowywałoby państwo komunistyczne. Tak by się zachowywało PRL. Może to tak po prostu jest, że to państwo w istocie w 89 nic się nie zmieniło. W istocie ono takie jest. A tych ludzi, patriotów, demokratów, których wybraliśmy w tej Polsce po 89 sami, to państwo traktuje jak wrogów. I tak traktuje rodziny. Tak jak traktowało rodziny katyńskie. I tak jak traktowało katastrofę, czyli zbrodnię katyńską. Więc wytłumaczenie jest jasne i proste, tylko że też niesie pewną nadzieję. Zabieram drogi Macierewicz. Stara się tę zbrodnię wyjaśnić. Gdy ojciec, kim są sprawcy. To za 2 tygodnie mamy szansę tak zmienić to państwo. I Antoni Macierewicz i inni nasi ludzie mogli to zrobić już w imieniu naszego państwa. Minister Antoniego Macierewicza. Czytałem książkę Marka Pyzy, a właściwie to też książkę rodzin smoleńskich z narastającym wzruszeniem i podziwem. Widzimy tam bowiem, jak ludzie przytłoczeni straszliwym ciosem, ciosem niewyobrażalnym wręcz w wymiarze osobistym, ale i narodowym, i publicznym, borykają się z tym straszliwym doświadczeniem. I widzimy nieomal karta po karcie, jak to doświadczenie buduje autorów, czyni z nich z jednej strony wspólnotę, ludzi współodczuwających i współdziałających, a równocześnie jak przenikliwie postrzegają oni rzeczywistość prawną, administracyjną, medialną, która ukazuje swoją złowrogą twarz. Rodziny smoleńskie, tak jak widzimy to na kartach pogrzebanej prawdy, przepełnione osobistym bólem i codziennymi kłopotami, nagle zostaną rzucone w wir wielkich wydarzeń o znaczeniu nie tylko państwowym i narodowym, ale historycznym i międzynarodowym. Mimo iż niosą ten ciężar z wielkim wysiłkiem, przede wszystkim mają świadomość ogromnej odpowiedzialności. Stąd w wypowiedziach tak częste analizy socjologiczne, a czasem wręcz historiozoficzne, dotyczące nie tylko politycznych czy administracyjnych działań, ale i kondycji narodu, socjotechniki władzy, przyszłości Polski, funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej. Najpierw jednak fakty. Jest ich tak wiele i to dotychczas nieznanych, że pozwolę sobie wybrać tylko jeden z nich, przywołany przez Zuzannę Kurtykę, która tak opisuje sytuację w Moskwie i zachowanie Rosjan tak odbiegające od przekazywanego przez urzędników rządu Tuska obrazu. Rosjanie swoje odfajkowali. Kto nie rozpoznał bliskiego, wypada z kolejki. Mówimy mu papa i może sobie wracać do domu. Jego problem. Ale z kilkoma rodzinami nie pozwoliliśmy na takie traktowanie nas. Trzeciego dnia urzędnik rosyjski stał się wręcz agresywny. Zaczął na nas wrzeszczeć. Wróciliście tu, bo coś wam się nie podoba, macie jakieś chore pretensje. Czego jeszcze od nas chcecie? Proszę sobie wyobrazić, dodaje Zuzanna Kurtyka, tego człowieka siedzącego za stołem prezydialnym, krzyczącego na parę zmaltretowanych rodzin. Zatkało nas, mówi Zuzanna Kurtyka. A polski urzędnik, dopytuje Marek Pyza, absolutnie nic, jakby go nie było. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji fala wielkiego poruszenia, ciepła, szacunku i wdzięczności, jaka zalała całą Polskę, była dla rodzin nadzieją, ale na krótko. Wydawało mi się, mówi Janusz Walentynowicz, że ta solidarność, zjednoczenie Polaków nie będzie tak krótkotrwałe, że w obliczu tej tragedii znów obudzi się w nas pragnienie prawdy, wolności, potrzeba oczyszczenia tego wszystkiego, co nas otacza, że sprawy zaszły za daleko. W czasie żałoby narodowej poruszeni byliśmy samym wymiarem i rozmiarem katastrofy i dekapitacji państwa. Później, w każdym kolejnym tygodniu, przecieraliśmy oczy ze zdumienia, widząc, jak to państwo naprawdę funkcjonuje, a właściwie jak nie funkcjonuje, jak elita karmi nas kłamstwem, jak zohydza bohaterów i wielkich patriotów, jak bardzo brakuje tych, którzy zginęli w smoleńskim błocie. To fragment wypowiedzi Janusza Walentynowicza. Głęboko dotknęło to wszystkie rodziny, ale szczególnie przejmujące jest świadectwo Ewy Błasik.
gdy najbardziej Andrzeja atakowano, kiedy machina propagandowa Rosji sięgnęła po najgorsze wzorce stalinowskie, a oszczercy zrobili z niego symbol wszelkiego zła w siłach powietrznych, przyjaciele, piloci wzięli mnie do Ziemi Świętej. Jestem w stanie zrozumieć nawet jakoś władze Rosji, które są do nas wrogo i konfrontacyjnie nastawione. Wiem, że po nich można się spodziewać wszelkiego zła, ale w głowie mi się nie mieściło, że w ojczyźnie, dla której mąż tyle zrobił, dla której tyle poświęcił swoje najpiękniejsze lata, żeby po śmierci nie było dla niego najmniejszego szacunku. Zwierzchnik sił zbrojnych, minister obrony, premier nigdy nie zareagowali na te wszystkie naruszenia, bezpodstawne oskarżenia i pomówienia hańbiące honor oficera Wojska Polskiego i NATO. Pokornie milczeli. Gorzkie doświadczenia mają wszyscy, ale chyba najbardziej ucierpiały rodziny wojskowych w zderzeniu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Mówi generałowa Krystyna Kwiatkowska, tu fragment książki. Na pierwszą rocznicę katastrofy pojechałam do Smoleńska, a następnego dnia miały miejsce uroczystości w Warszawie. Po mszy świętej w archikatedrze Bogdan Klich podszedł do mnie uśmiechnięty i powiedział: kiedyś, gdy była piękna pogoda, to pani generała wspominała, dziś wiele rodzin, ale najbardziej chyba widać to w relacji pana Stanisława Zagrodzkiego, krewnego Ewy Bąkowskiej, który wiele wysiłku poświęcił na analizę urazów ciał, w tym oddziaływania ognia, i pyta: co mają powiedzieć ci, którzy musieli się zmierzyć z takim widokiem, a potem słyszą, że nie było ciał popalonych, że nie było wybuchu? Co ja mam sądzić, widząc coś takiego? Kiedyś postawię panu Żurkowskiemu pomnik za te słowa, za głupotę, i Maciejowi Lackowi. Widzieli i wiedzieli, że pożar był, wiedzieli też, gdzie się paliło. I na koniec refleksja pana Grzegorza Januszko. Potrafię nawet zrozumieć tych ludzi, którzy mają w tym jakiś interes. Stoją przed obliczem utraty pracy, załamania kariery, dużych problemów, zarzutów prokuratorskich. Nie wiem, czy potrafię im przebaczyć, ale zrozumieć mogę. Natomiast nie jestem w stanie wykazać się jakimkolwiek zrozumieniem wobec tych kieszonkowych autorytetów, które kpią z katastrofy wyłącznie po to, by się komuś przypodobać. Mam tu na myśli tych wszystkich od Lisa do Hołdysa, z zerową wiedzą, a wielką potrzebą wymądrzania się. Po co? To wszystko jest arcybolesnym prostactwem. I pan minister Macierewicz kończy takimi słowami: kto tej książki nie przeczyta, nie tylko nie zrozumie tragedii smoleńskiej, ale też nie zrozumie dzisiejszej Polski. Antoni Macierewicz. Bardzo się cieszę, że Marek napisał tę książkę, złożył ją. Ja też tak robię. Bardzo to trudne wydawać coś od siebie, kiedy masz do czynienia z takimi rozmówcami jak państwo. Marek mi pomógł przy filmie Polacy, no jest po prostu montujący technicznie. Ja bym sobie nie dała rady z pewnymi pytaniami. I ogromnie się cieszę, jeżeli ktoś ze środowiska dziennikarskiego czy filmowego trwa w tej swojej postawie. Ale ja chciałem nawiązać tego, co pani mówiła, pani generałowo. Pani najpierw podziękowała, że jesteśmy z wami. Trudno z wami nie być. No, ja powiem, przez serię filmów i książek bardzo blisko jestem z wieloma osobami z rodzin smoleńskich. Ja uważam, że ja obcuję z prosami. Czasami próbuję się postawić w waszej sytuacji. Nie wiem, czy to jest zasadne. Prowadzę dla normalnych ludzi. Jest to tak wielki przykład klasy, wielkiej klasy przede wszystkim. Człowieczeństwa. Tego, co się opisywało w tragediach antycznych, pewnych postaw wzorcowych. Dziękuję, bo ja tak trochę. Jak w Polsce ciężko mi się żyje, bo nie jestem w stanie pogodzić się z tym, co się stało z narodem. Nie jestem w stanie. I nie spodziewałam się tego, że ludzie potrafią chętnie wierzą w kłamstwo, potrafią normalnie żyć i dopominać się o pierwszorzędne sprawy. Moim zdaniem tutaj nastąpiła zapaść cywilizacyjna po Smoleńsku. Zapaść cywilizacyjna. Ten naród się podzielił. Ja jestem wielką fanką tego podziału. Ja chcę być z wami po tej dobrej stronie, po stronie ludzi zwyczajnie wrażliwych. Tylko wrażliwych i nic więcej. I myślę, że nas jest jednak legion. Nas wszystkich.
I koło mnie akurat dzieci pani Ewy Błazik, Rumi, studiowały. Wtedy, kiedy gazety, media były pełne tego, że pijany Błaszczyk. Trudno mi zrozumieć, jak ktoś może powiedzieć, a co mnie tam to obchodzi, lub a może ten Błaszczyk był pijany, lub prokuratura pewnie ma rację, lub to bardzo trudno chodzić po ulicy w tej sytuacji. Natomiast dużo lepiej się żyje, znając państwa, lub nie znając, tylko wiedząc, że jesteście, że mamy taką elitę, bo wy się sprawdziliście po prostu. I za to chciałam bardzo serdecznie podziękować, dlatego że jeżeli nikomu z nas nie jest łatwo, ale jak mi jest bardzo trudno, jakieś problemy, na sensie, to ja nie mam problemów, nie mam żadnych problemów i od razu staję na ważność, więc paradoksalnie po prostu mnie też się lepiej żyje w obliczu waszej postawy wobec tej tragedii. Trudno za to dziękować, ale chciałam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa i powinniśmy was bez przerwy opisywać. Bo po prostu wy jesteście, wy żyjecie. Wy tu jesteście, dajecie się, że jesteście po prostu najlepsi i najdzielniejsi z nas wszystkich. Ja tak na to patrzę. Chciałam jeszcze powiedzieć, że kończyłam książkę o pani Marii Kaczyńskiej. I akurat padł pod samochód na ulicy taki kotek bezdomny, tam go dokarmiono, znałam go z widzenia. I z bratem ciotecznym, panem Kaczyńskim, zachowywaliśmy kotę od ruchu. Potem mój kot i inne okoliczne koty codziennie siedziały na tym miejscu. Przecież one tego nie widziały. One tam siedziały. Przybrowski przyszły, to było w zeszłym roku. One tam siedziały. I to było coś nieprawdopodobnego. Ja pewnie, że powiedziałam pani, bo to nie przeszli do sekcji kotów. To jest coś prawego w tym wszystkim. Jest ta zwykła wrażliwość, o której ja mówię. Z nami się coś stało bardzo złego i bardzo was proszę, bądźcie zdrowi i miejcie bardzo, bardzo dużo sił, bo to jest jeszcze nam rzeczywiście całemu narodowi bardzo potrzebny. Ta wasza postawa. Andrzejka też. Ja miałem przyjemność być u pana Szulińskiego na jego takim autorskim, tak jak w tej chwili pan tutaj zrobił. Ja jemu zadałem pytanie, czy znany panu jest życiorys pana naszego ministra obrony, tak, Komorowskiego, a on mówi, ja osobiście się nie interesowałem tą sprawą. Natomiast w internecie od dłuższego czasu krąży wersja, że to nie jest pan Komorowski, tylko pan Szczynukowicz. Ja tylko stwierdzam to, że ktoś to puścił. To jeśli można, ale ja od razu się odezwę. Faktycznie krąży taka wersja i różne inne, również nieprawdziwe krążą, tyle mogę powiedzieć. Ale jeśli wolno pani generałowi na tę denuncjację pana ministra Klicha, trzeba było powiedzieć, jak on zazdrościł tego miejsca na cmentarzu, trzeba było powiedzieć, czego ja panu wkrótce życzę. Przepraszam, że wspomnę, nie chciałbym, by Edmund Klich spoczął na Salwadorze. Znaczy nie pamiętam, przepraszam. Ponieważ również spoczywa na tym cmentarzu moja kuzynka. Myślę, że byłoby mi niemiło spotykać tego pana, że tak się wyrażę, przechodząc kochanego na drogę. Dziękuję. Nie. Proszę Państwa, jeżeli pozwala sobie zabrać głos, to można przedstawić. Jestem członkiem Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej, dział Archeologia i Geodezja. To nie jest to samo, co zespół parlamentarny. Ja tutaj przede wszystkim wyrazy uszanowania obecnym przedstawicielom rodzin smoleńskich, którzy zechcieli uczestniczyć w tym znakomitym, bardzo ważnym, jak już wielokrotnie podkreślano, dziele, które na pewno będzie miało wymiar materiału źródłowego dla przyszłych
rozważań historycznych również na temat tego. I nie chciałbym zabierać dużo czasu Państwu, ponieważ wiem, że na pewno wiele osób chciałoby jeszcze zabrać głos. Chciałbym tylko się ustosunkować troszeczkę do wypowiedzi pana Zagrodzkiego. Przepraszam, chyba nie tylko jeden kień Polski. Nasz komitet sam naukowy 40 naukowców, 100 osób, które pracują, nie wszystkich właśnie profesorów, zwyczajnie co jest jeszcze istotne. Proszę Państwa, my nie dostaliśmy pomocy od dokładnie żadnej instytucji państwowej. Czwarta konferencja smoleńska, która odbędzie się 14 listopada, w Warszawie, czwarta, jest, jak wszystkie pozostałe, całkowicie sfinansowana z naszych własnych składek. A kiedy wysłaliśmy materiały z konferencji do ponad 200 jednostek naukowych polskich, żeby się po prostu ustosunkowały do tego, co napisaliśmy, i dostaliśmy ani jednej odpowiedzi. I skończę tę moją wypowiedź trochę, może nie wiem, czy to takim optymistycznym, czy nieoptymistycznym, to zależy, jak Państwo to interpretujecie. Moja rozmowa z przedstawicielem nauczycielstwa, ja jestem aktorowy, więc dlatego w tym dziale uczestniczę, którą uczestniczę. Przedstawicielem nauk ścisłych, technicznych rozmawiam z nim. Mówię, panie profesorze, czy pan wierzy oficjalną wersję? Pan wierzy w to, że to jest po prostu fizycznie możliwe, żeby samolot wtedy z fotonowej wagi doznał takich uszkodzeń w wyniku uderzenia takiego drzewa? On się spojrzał w oczy i powiedział, panie profesorze, do mnie, gdybym ja przyjął pański punkt widzenia, nie miałbym innego wyjścia, tylko musiałbym wyjechać z tego kraju. Dziękuję. Dziękujemy. Konferencja smoleńska na horyzoncie. Moje starania o kontakt z gronem naukowym, z którego momentu się niestety wywodzę. Tak? Wywodzę się z planu chemików od profesora, że tak powiem, chemii spożywczej po kolaboranta. U mnie nawet babcia była na przestępcze w wojennej chemii, więc tylko ja uciekłem od tej chemii, bo już miałem, że dość. Niestety ona się wlecie za mną. I ja pamiętam, że starań kosztowało na mnie konferencja smoleńska, przewlekła się w ciało. Idę stąd wymieniłem 5 naukowców, którzy pochylili się nad źródłowym materiałem dowodowym. No może nie będę, że tak powiem, wszystkich w stanie wymienić, ale na pewno panią dr Grażyna-Wendt, z którą przerozmawialiśmy, przeczytaliśmy wspólnie, zastanawialiśmy się nad sekcjami ciał wykonanych przez Rosjan, porządkowaliśmy ten materiał, analizowaliśmy również sekcje powtórne. Planem tej pracy podzieliła się na konferencji smoleńskiej w zeszłym roku i jest jej referat wydrukowany. Do dyspozycji mieliśmy szczątkową ilość materiału sekcyjnego. Te rodziny, które nam je powierzyły, zawierzyły nam naszą, że tak powiem, uczciwość, że nie będziemy z tym chodzić i ogłaszać wyników wszędzie wobec. Mogę tu powiedzieć, tak jak jeszcze raz wspomniałem o pani świętej pamięci trenerze profesorze Szymańskim. Może się niektórzy obrażą, ale również Jacka Wójcika, doktora Jacka Wójcika, który w swojej instytucji macierzystej doznał od kierownictwa swojej instytucji nazwijmy to olbrzymich przykrości zawodowych. Stąd jego nieobecność może zrobił podwaliny pracy pod analizą CLKP, pierwszą analizą CLKP i wspierał później również działania profesorów. To przyznaję, to znaczy moja znajomość z Jackiem Wójcikiem, co to Jackiem Wójcikiem w zasadzie zaowocowała, że profesor Szymański i święty pamięci profesor Klera znaleźli się na celowniku moim i poprzez
niego. Zostaliśmy skontaktowani, powierzyliśmy mu ten materiał cel dla tego oceny. Oni się tylko zgodzili to dokładnie rozebrać na kawałki. To w momencie jest chyba bodajże już czwarta odpowiedź, cel dla tego uzupełniająca będzie. No i niewątpliwie chciałbym tu podziękować swojemu koledze z liceum, który naprowadził lekarzowi z dużym stażem w ratownictwie medycznym, również pracuje w szpitalu na Banacha, który wielokrotnie przy wielokrotnych rozmowach natknął mnie na konieczność bardzo dokładnych analiz z zakresu hemodynamiki. Tak? To z kolei pozwoliło mi opracować taki model, jeśli to można powiedzieć, którego no na razie jeszcze nie ujawniałem nikomu, pozwalający określić czas, niezbędny czas ekspozycji na tlenek węgla, po to, żeby w analitach, które są pobierane, można było znaleźć ślady tego tlenku węgla. Jest wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, ale tak naprawdę 5 ludzi pochyliło się i zdołało znaleźć czas na przeczytanie materiału. Konferencja smoleńska składa się z szczątków i jak gdyby realizacji mapy na podstawie tych dokumentów, które nam udało się zgromadzić, bądź tych ustaleń, które udało nam się zgromadzić. Myślę, że pewnie byłbym nieuczciwy, gdybym nie powiedział, że w zasadzie dzięki konferencji smoleńskiej to grono tych naukowców, z którymi można rozmawiać na ten temat, z którymi można analizować pewne kwestie, poszerzyło się znacząco. Już sam chociażby nawet dr Jacek Wójt jest w zasadzie pionem tej konferencji. Jego kontakt z nim jest w zasadzie pionem tej konferencji. A poniekąd również pionem tej konferencji jest dwójka profesorów, która dokonała analizy CLKP. Przepraszam, jeśli ktokolwiek z konferentów smoleńskich się urażony, ale taka jest niestety rzeczywistość. Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby się głęboko ukłonić. Natomiast te 5 osób, które ja mam w pamięci, które postawiło na mojej drodze pewne kamienie milowe, tworząc prosty obraz, tak? Upraszczając, pozwalając sobie dokonać kierunku analiz, które należy wykonać. Stąd mówię o tych 5 osobach. Dziękuję. Czy teraz jest dobrze? Jeszcze. Proszę Państwa, chciałbym uzupełnić to, co przed chwilą akurat mówił Pan Karolowski. Również osoby, które są w biorę konferencji smoleńskiej, ale nie ocierzeniu, jest jeszcze na to więcej. Natomiast wszystko to, co dotyczy konferencji smoleńskiej, to chyba kilka z pryzmat konferencji multidyscyplinarnej i interdyscyplinarnej. Żeby zbadać taką katastrofę, jak katastrofa smoleńska, to tak naprawdę mało istotne jest, czy zna się na przykład prawo nawigacji lotniczej, i powiedzmy sobie zasady pilota. To te szczątki, które leżą i które powinny być zbadane, one nie zostały zaprojektowane do samodzielnego lotu i one nie muszą znać prawa. Tam trzeba zupełnie innej wiedzy. Tam trzeba wiedzy mechaników, fizyków, geotechników, archeologów i te wszystkie dyscypliny, szereg innych jeszcze, zostały reprezentowane w Komitecie Naukowym i w całej tej dużej społeczności, która stanowi społeczność związaną z konferencjami smoleńskimi. Wszystkie istotne dla badania dziedziny nauki są tutaj jako reprezentowane. A więc to, co w ramach konferencji smoleńskiej się bada, to jest badanie kompleksowe. I trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o pierwszą konferencję w 2012 roku, to ona była swoistą burzą mózgu, która służyła po to, żeby rozeznać wszystkie hipotezy, jakie w ogóle były możliwe.
Druga hipoteza, druga konferencja w 2013 roku właściwie już posłużyła do wyeliminowania wszystkich tych hipotez, które były fałszywe. Do takich hipotez należy przede wszystkim ta hipoteza, którą określamy jako hipotezą McMillera. To jest jedna i ta sama hipoteza, która jest reprezentowana w... Panie profesorze, mam tu taką prośbę, przepraszam bardzo. Mam optymistyczną wiadomość, nie muszą się Państwo spieszyć, bo Antoni Cielewicz będzie za pół godziny w nocy. Przyczyny będą wykorzystane, to jest jeszcze dłuższy czas. Te przyczyny powinny być analizowane, ale nie jest to w dużej mierze zadanie dla pracowników nauki, ale raczej dla doświadczych, którzy powinni prowadzić lekcję celu ustalenia wizji. Generalnie biorąc, trzeba powiedzieć, że wszystkie te trzy konferencje, jak ja powiedziałem, doprowadziły do ustalenia tego, jaki był przebieg. My to już wiemy. To, co się tam wydarzyło, w literaturze anglosaskiej określane jest jako controlled demolition, czyli kontrolowane zniszczenie albo kontrolowana rozbiórka. Samolot został poddany jak gdyby etapowemu niszczeniu. Po kolei odpalano od niego poszczególne fragmenty. Nie chcę tutaj chodzić w jakiej kolejności. Państwo zapewne to sami już możecie po prostu ustalić na podstawie tych materiałów, które są ogólnie dostępne na stronie konferencji i również materiał konferencji. Trzecia konferencja doprowadziła do ustalenia tego przebiegu, ale nie dotarła do świadomości społecznej. Jeżeli chodzi o czwartą konferencję, ona była pomyślana już jako podsumowanie, czyli zebranie wszystkich wyników wcześniejszych badań i miały one te wyniki być przedstawione w taki sposób, żeby wreszcie dotarły do świadomości społecznej. To, co trzymam w ręku, to za każdą konferencję jest produkowane jako tak zwany tom materiałów konferencyjnych. One są wszystkie dostępne we wszystkich bibliotekach akademickich uczelniach instytutowych w Polsce, ale są również publikowane na naszej stronie internetowej. Cały czas tam są dostępne. Ta czwarta konferencja odbędzie się 14 listopada i ona, tak jak powiedziałem, była przede wszystkim przewidziana jako konferencja prasowa, ale muszę powiedzieć znowu z wielką radością, że napłynęło znowu wiele referatów. I ona będzie nie tylko konferencją prasową, ale będzie jednocześnie konferencją stricte naukową. Myślę, że warto jednakże wiedzieć, w jakiej atmosferze się te konferencje odbywają. Nie chcę tutaj mówić o tym, o czym już było tu mówione, o rozlicznych represjach i wywiadom utrudnieniach dla pracy tych, którzy się zaangażowali w konferencji z Wolicy. Ale jeżeli akurat na tą czwartą konferencję ma przyjechać profesor Winięta, specjalnie przez ocean, o tej ma przyjechać, i próbujemy zorganizować dla niego seminarium na forum naukowym i słyszymy od przewodniczącego jednego ze stowarzyszeń naukowych, że on może dopuścić jego referat, ale pod warunkiem, że tam nie będzie w nazwie ani TU-154, ani katastrofa smoleńska. To jest upokarzające, to jest hańbiące. Ja nie chcę przypominać tutaj słów, które padły z ust prezesa Polskiej Akademii Nauk, który powiedział, że on nie może zajmować się do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, bo to mogłoby doprowadzić do podważenia dokumentu, który jest oficjalnym dokumentem instytucji państwowej. A państwo mu przecież płaci, więc on nie może. Dziękuję. Wylądowałem na Modlinie, czy w Modlinie, z Amsterdamu, a właśnie w Amsterdamie w sobotę spadł z wysokości 28 metrów samolot. 10 osób zginęło, 210 przeżyło. Niech nam to da do myślenia. Mamy fakty, które tworzy nam dalsza historia. I pamiętajmy, tak jak w sprawie katyńskiej, kłamstwo zawsze potyka się o własne nogi. Teraz mamy do czynienia nie tyle z wiarą, czy było tak, czy inaczej. Nasz naród się podzielił na ludzi pragnących prawdy i na ludzi bojących się prawdy. I wierzcie mi, naprawdę walną piorun w Leningrad. Dla Leningów jest to pokój. Jak wyjść z sytuacji z twarzą? Są tacy, którzy naprawdę wychodzą. Już miałem kilka osób. Tak, miałeś rację, rzeczywiście teraz to i ja wiesz. Ale inni się zastanawiają, co ze sobą zrobić. To jest dobre. To jest trudne, to jest ciężkie, ale to jest dobre. I ostatni apel. Pamiętajmy o Rosjanach. Oni są także, oni są braćmi waszej katastrofy.
Akurat wczoraj była spotkanie z ofiarami, z rodzinami ofiar tych, co zginęli na Ukrainie, głównie Holendrzy. Widziałem ich twarze, widziałem, szwagier mi tłumaczył, bo jest Holendrem, więc mogłem zrozumieć ich holenderski ból. Trzeba do tego doprowadzić, aby takie rodziny się spotykały. I wiecie, co się mówi w Rosji? Żaden wypadek nie jest wypadek. Pierwsi, którzy mi powiedzieli, że to po prostu moi przyjaciele powiedzieli, eto nasi, krótko. A jeden z najbardziej gorliwych i mądrych ludzi w memoriale powiedział, a jak wy pogibajcie za nas? Wy płacicie życiem za ocalenie Rosji. Nie wiem, dlaczego on tak mówi, ale zdaje się, że ma rację. Dziękuję.